Namaste, moi mili, zapraszam na bardzo mocną praktykę do Tittibhasany, pozycji świetlika. Przygotujcie sobie dwa stabilne klocki, drewniane albo korkowe. Jeśli macie deseczki Gakera, możecie przygotować deski. To będzie świetlik opcjonalnie w równowadze. Nie są konieczne. Wystarczą nam te dwa klocki i mata. Przed nami mocna sekwencja Vinyasy flow rozwijająca do pozycji świetlika Tittibhasany. Usiądźcie na piętach. Pozycja Vajrasany, pozycja pioruna. Kolana nieco szerzej niż biodra. Połóżcie dłonie twardo na kolanach. Złączcie opuszki kciuków palców wskazujących i skierujcie pozostałe palce dłoni w dół do maty. Przełączcie się na oddech nosem. Z wdechem wyciągamy się czubkiem głowy w górę. Prostujemy plecy. Na wydechu opuść lekko podbródek do mostka. Oddal barki od uszu. Wciągnij pępek. Aktywuj mula bandę. Z kolejnym wdechem pozostaw pępek zassany. Poczuj, jak rozszerzasz tylko żebra na boki. Pępek jest zassany, mula banda aktywna. Z długim wydechem zsuwaj żebra ku sobie. Pępek zassany, mula banda aktywna. Zostajemy na chwilę. Głębokie wdechy nosem, wyciągaj się czubkiem głowy w górę. Długie wydechy nosem. Trzymaj mula bandę aktywną, pępek do kręgosłupa. Wydłużaj wdechy i wydechy. Przygotuj się na bardzo mocną, płynną, uelastyczniającą, poprawiającą mobilność w biodrach praktykę Vinyasy do Tittibhasany. Wdech wyciąga cię czubkiem głowy w górę, zasysasz pępek, rozszerzasz klatkę piersiową na boki. Wydech, zesuwasz żebra ku sobie, pępek zostaje zassany, oddychasz przestrzennie, głęboko, mula banda, dół brzucha aktywny. Zostajemy na chwilę, koncentrując się na oddechach. Jeśli chcesz, włącz oddech Ujjayi, szumiący w gardle. Szum oddechu rozgrzewa cię, dodając ci więcej energii. Koncentruje twój umysł na chwili obecnej. Mula banda cały czas, pępek zassany, aktywna. Wdech wyciąga cię czubkiem głowy w górę. Z wydechem oddalasz barki od uszu, wciągasz pępek mocniej. Oddechy wydłużają się. Szum oddechu w gardle dodaje ci energii, dotlenia, pozwala na wydłużanie wdechów i wydechów. Poczuj, jak oddech się wydłuża, jak szum oddechu w gardle rozgrzewa twoje ciało. Z wdechem pępek zassany, rozszerzasz klatkę na boki. Z wydechem zsuwasz żebra ku sobie, zostawiasz wciągnięty brzuch. Uwaga, zostań w długich oddechach. Weź wdech, unieś ramiona w górę, oddal barki od uszu, zasysany pępek. Na wydechu wciągasz brzuch, opuszczasz dłonie na matę, pozycja dziecka, ciężar ciała, pośladki na piętach. Z wdechem przez zassany pępek przenieś jednym ruchem ramiona za plecy, palce w dół do bioder, rozciągasz klatkę, podbródek do mostka, mula banda aktywna. I wydech 2, wciągaj brzuch, pozycja dziecka, ciężar ciała na piętach. I wdech zasij pępek w górę, otwórz klatkę piersiową. I wydech 3, wciągaj brzuch, pozycja dziecka, ciężar ciała na piętach. I wdech 4, dłonie za plecy rozciągasz, otwierasz klatkę. I wydech wciągaj brzuch, 5, ramiona do przodu. I wdech góra, ramiona za głowę, rozciągasz klatkę. I wydech wciągaj brzuch, 6, pozycja dziecka, ciężar ciała na piętach, oddalaj barki od uszu. I wdech 7, góra, ramiona za plecy, rozciągasz klatkę. I wydech wciągaj brzuch, ramiona przed siebie, pozycja dziecka. Wdech 8, góra, rozciągasz klatkę, otwiera się przyjemnie. I wydech wciągaj brzuch, ramiona przed siebie, pozycja dziecka, ciężar ciała na piętach. I wdech 9, góra, ramiona za plecy, rozciągasz klatkę. I wydech wciągaj brzuch, ramiona przed siebie, pozycja dziecka. I wdech 10, góra, rozciągasz klatkę, uwaga, deska. Z wydechem wciągnij brzuch, przenieś ramiona do przodu, łokcie na szerokość barków. Z wydechem podwiń palce stóp. Przechodzimy do deseczki, łokcie są w liniach pod barkami, podwiń kość ogonową, nogi tu w jednej linii, wzmacniamy ramiona. Wdech raz, czubek głowy przedłużeniem kręgosłupa. Wydech wciągaj brzuch, wizualizuj zbliżanie spojenia łonowego do pępka. I wdech 2, odpychaj się przed ramionami od maty, lekko ściśnij pośladki. Wydech wciągaj brzuch, jesteś w stabilnej pozycji. I wdech 3, mocna, mocna deseczka. I wydech, unieś pośladki wysoko, odepnij się przed ramionami od maty, zrób kroczek stóp do przodu, delfin, ale nie podchodzimy za blisko. Wdech mocniej, odepnij się przed ramionami od maty, zasij pępek, unoś kość ogonową do sufitu. I na wydechu wciągnij brzuch, powolutku, delikatnie odłóż kolano na matę, usiądź w dziecku. Wdech, zrób się w górę, przenieś dłonie za plecy, otwórz klatkę. I wydech, wróć do dziecka, uwaga. Z wdechem klęk podparty, barki nad dłoni, rozczapierzamy palce dłoni, podwijamy palce stóp, kolana pod biodrami. Na wydechu pozycja kota, okrągłe plecy. I wdech krowa, ruch od dołu kręgosłupa do góry, zapadamy się w lędźwiach. I wydech kot, podwijamy kość ogonową, ruch od dołu kręgosłupa do góry, zaokrąglamy plecy. I wdech krowa, zapadamy się w lędźwiach, ruch od dołu kręgosłupa do góry. I wydech kot, podwijamy kość ogonową, zaokrąglamy plecy, ruch od dołu kręgosłupa do góry. I wdech krowa. I wydech kot, uwaga. Z wdechem plecy neutralne, idziemy do deseczki, odstawiamy nogi w tył, podwijamy kość ogonową. I na wydechu wciągnij brzuch, Chaturanga, wariant pierwszy, jak damska pompka, kolana na matę, na podwiniętej kości ogonowej schodzimy tułowiem do maty, łokcie blisko ciała. Z wdechem wyjdź w górę, mula banda aktywna, pozycja kobry, oddal barki od uszu, unosimy klatkę. I wydech, podwiń palce stóp, przejdź do psa z głową w dół, zrotuj barki na zewnątrz. I z wdechem jeden krok do przodu, stopy złączone lub na szerokość bioder, tak jak wolisz. Z wydechem skłon. Wdech, zroluj się w górę, unieś ramiona nad głowę, oddal barki od uszu. Wydech Samasthiti i powitania słońca, a w bardzo szybkim tempie 4 razy. Wdech ramiona góra. Wydech skłon. Wdech deseczka. Wydech Chaturanga, wariant pierwszy albo pełny drugi. Wdech kobra albo pies z głową w górę, zmieniaj te warianty. I wydech pies z głową w dół. Wdech przejście do przodu. Z wydechem skłon. I wdech zroluj się w górę, unieś ramiona nad głowę, oddal barki od uszu. I wydech Samasthiti, drugi raz. Wdech ramiona w górę. I wydech skłon. Wdech deseczka, podwiń kość ogonową, wydech dowolny wariant Chaturangi, wdech kobra, pies z głową w górę, wydech pies z głową w dół, wdech przejdź do przodu, z wydechem skłon, wdech góra, wydech Samasthiti, trzeci raz, wdech ramiona w górę, z wydechem skłon. Wdech deseczka. Podróżnij kość ogonową i wydech dowolna Chaturanga. Wdech kobra, pies z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. I wdech krok lub skok do przodu, tak jak wolisz. Z wydechem skłon. I wdech, zroluj się w górę, ramiona nad głowę, barki w dół od uszu. I wydech, Samasthiti, czwarty raz. Wdech, ramiona w górę. I wydech, skłon. Wdech, deseczka, podwiń kość ogonową. I wydech, Chaturanga, dowolny wariant. I wdech, Pies głową w górę albo kobra. I wydech. Pies głową w dół. Wdech z kobru, przejście do przodu delikatnie dla Twoich nadgarstków. I wydech, skłon. I wdech, góra. Wydech, Samasthiti, powitania słońca B. 3 razy szybkie tempo. Wdech, Utkatasana. Wydech, skłon. Wdech, spójrz przed siebie, proste plecy. I wydech, Chaturanga, dowolny wariant. Wdech, kobra, pies głową w górę. I wydech, pies głową w dół. Wdech, prawa stopa, krok do przodu. Wojownik pierwszy, wyrównaj biodra, napnij lewy pośrodek nogi z tyłu, podwiń kość ogonową. I z wydechem, Chaturanga, dowolny wariant. I wdech, kobra, pies głową w górę. Wydech, pies głową w dół. Wdech, wojownik pierwszy, lewa stopa, krok do przodu, ramiona w górę, barki w dół, od uszu wyrównaj biodra, napnij prawy pośladek nogi z tyłu, podwiń kość ogonową. I wydech, Chaturanga, dowolny wariant. Wdech, kobra, pies głową w górę. Wydech, pies głową w dół. Wdech, przejście łagodne lub skok delikatny do przodu. Spięcie na opuszki palców, proste plecy. Wydech, skłon. Wdech, Utkatasana. I wydech, Samasthiti. Drugi raz. Wdech, Utkatasana. Z wydechem, skłon. Wdech, spójrz przed siebie, proste plecy. I wydech, Chaturanga, dowolny wariant. Wdech, kobra, pies głową w górę. Wydech, pies głową w dół. Wdech, prawa stopa do przodu, wojownik pierwszy, mocny brzuch. I wydech, Chaturanga. I wdech, kobra, pies głową w górę. Wydech, pies głową w dół. Wdech, wojownik pierwszy, lewa stopa do przodu. Wydech, Chaturanga, dowolny wariant. I wdech, kobra, pies głową w górę. Wydech, pies głową w dół. Wdech, przejście łagodne lub lekki skok do przodu, proste plecy. I wydech, skłon. I wdech, Utkatasana. Wydech, Samasthiti. Trzeci, ostatni raz. Wdech, Utkatasana. I wydech, skłon. Wdech, wspięcie na palce, proste plecy. I wydech, Chaturanga, dowolny wariant. Wdech, kobra, pies głową w górę. I wydech, pies głową w dół. Wdech, prawa stopa do przodu, wojownik pierwszy. I wydech, Chaturanga, dowolny wariant. I wdech, kobra, pies głową w górę. Wydech, pies głową w dół. Wdech, lewa stopa do przodu, wojownik pierwszy. I wydech, Chaturanga. I wdech, kobra, pies głową w górę. Wydech, pies głową w dół. Wdech, spokojny krok do przodu lub skok, proste plecy. I wydech, skłon. Wdech, Utkatasana. I wydech, Samasthiti. Uwaga, 2 razy sekwencja tańczących wojowników. Przechodzimy przez Vinyasę. Wdech, Utkatasana. Z wydechem, skłon. Wdech, spójrz przed siebie. I wydech, Chaturanga, dowolny wariant. Wdech, kobra, pies głową w górę. Wydech, pies głową w dół, zostań. I zostajemy w psie z głową w dół. Wdech, prawa noga wysoko w górę. Wydech, prawa stopa między dłonie, prawe kolana nad kostką, lewa pięta nad matą, wyciągamy tułów. Wdech zmniejszy staw stóp, wojownik pierwszy. Wydech, otwórz się w lewą stronę do wojownika drugiego. Wdech, odwracamy wojownika drugiego, lewa dłoń na lewą nogę z tyłu. I wydech, wciągnij brzuch, kąt rozciągnięty, Parśvakonasana, prawy łokieć na prawe udo z przodu. I wdech, wojownik drugi. Z wydechem zmiękcz tylne lewe kolano, Chaturanga, dowolny wariant. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół, druga strona. Wdech, lewa noga wysoko w górę, równe biodra. Wydech, lewa stopa między dłonie, lewe kolano nad kostką, prawa pięta nad matą. Wdech, zmniejszamy rozstaw stóp, wojownik pierwszy. I wydech, wciągnij brzuch, otwórz się w prawą stronę do wojownika drugiego. Wdech, odwracamy wojownika, prawa dłoń na prawą nogę z tyłu. I wydech, wciągnij brzuch, lewy łokieć na lewy do z przodu, Parśvakonasana, kąt rozciągnięty. Wdech, powrót do wojownika drugiego. Z wydechem wciągnij brzuch, zmiękcz prawe kolano, Chaturanga. Wydech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół, drugi raz Dancing Warrior, tańczący wojownicy. Wdech, prawa noga w górę. I wydech, prawa stopa między dłonie, prawe kolano nad kostką. Wydech, wojownik pierwszy. Wydech, wojownik drugi w lewą stronę. Wdech, odwracamy wojownika, lewe ramię na lewą nogę. I wydech, wciągnij brzuch, kąt rozciągnięty, Parśvakonasana, prawy łokieć na prawą do z przodu. I wdech, wojownik drugi, powrót. Wydech, wciągnij brzuch, zmiękcz lewe kolano, Chaturanga. Wydech, kobra, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół, druga strona. Wdech, lewa noga w górę. Wydech, lewa stopa między dłonie, lewe kolano nad kostką. Wydech, wojownik pierwszy. Wydech, wojownik drugi w prawą stronę. Wdech, odwracamy wojownika, prawa dłoń na prawą nogę z tyłu. I wydech, wciągnij brzuch, Parśvakonasana, kąt rozciągnięty, lewy łokieć na lewe udo. Wdech, powrót do wojownika drugiego. Wydech, wciągnij brzuch, zmiękcz prawe kolano, Chaturanga. I wdech, kobra, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół, trzeci raz ostatni Dancing Warriors. I wdech, prawa noga w górę. Wydech, prawa stopa między dłonie, prawe kolano nad kostką. Wdech, zmniejsz rozstaw stóp, wojownik pierwszy. Wydech, wciągnij brzuch, otwórz się w lewą stronę do wojownika drugiego. Wdech, odwracamy wojownika, lewe ramię na lewą nogę z tyłu. I wydech, wciągnij brzuch, prawy łokieć na prawe udo z przodu. I wdech, wróć do wojownika drugiego. Wydech, wciągnij brzuch, zmiękcz lewe kolano, Chaturanga. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies głową w dół, druga strona. Wdech, lewa noga w górę. Wydech, lewa stopa między dłonie, lewe kolano nad kostką. Wdech, zmniejsz cross-krok, wojownik pierwszy. Wydech, wciągnij brzuch, otwórz się w prawą stronę do wojownika drugiego. Wdech, odwracamy wojownika, prawe ramię na prawą nogę z tyłu. I wydech, wciągnij brzuch, Parśvakonasana, kąt rozciągnięty, lewy łokieć na lewą do z przodu. Wdech, wojownik drugi. Wydech, wciągnij brzuch, zmiękcz prawe kolano, Chaturanga. I wdech, kobra, pies z głową w górę. Wydech, kolana na matę, siadamy sobie. Z wdechem od podwinięcia kości ogonowej wychodzimy w górę, barki nad dłoni i wydech, siadamy kilka razy. I wdech, podwiń ogon, wyjść w górę, powolutku od dołu kręgosłupa do góry, barki nad dłoni i wydech, siadaj do dziecka. I wdech góra płynnym ruchem. I wydech, siadaj do dziecka. Wdech góra, uwaga, podwiń kość ogonową, rozłącz stopy z wydechem, idziemy do damskiej pompki, do pierwszej czaturangi i z wdechem kobra. I wydech, podwiń palce stóp, wyjdź do psa z głową w dół. Z wydechem zmiękcz kolana, przepchnij ciężar ciała z dłoni na nogi i zacznij na wydechu kroczki dłoni do stóp. Malasana, weź klocek, jeśli się przewracasz, jeśli odrywasz pięty od maty, połóż jeden klocek bądź dwa jeden nad drugim. Siadamy sobie, spójrzcie, pośladkami między kostki, możecie siedzieć na dwóch klockach, jeśli się przesuwają, trzymajcie łapkami na początku klocki. Jeśli nie potrzebujecie klocków, zostajemy w malasanie. Palce stóp równolegle bądź lekko na boki, łokcie na wewnętrzne strony ud, rozpychamy nogi ramionami, ale jednocześnie ściskacie ramiona nogami. Nie odrywamy wewnętrznych krawędzi stóp od maty. Oddal z wdechem barki od uszu, unieś mostek wyżej. Na wydechu wciągnij brzuch, zostajemy. Wdech raz. Poczuj, jak napierasz tyłami ramion na nogi. Z wydechem wciągaj brzuch, ściskaj nogami ramiona, poczuj pracę przywodzicieli. Z wdechem dwa, rozpychaj ramionami nogi, poczuj rozciąganie lekkie przywodzicieli wewnętrznych stron ud. Na wydechu wciągając brzuch, ściskając nogami ramiona, poczuj pracę przywodzicieli wewnętrznych stron ud. I wdech trzy, rozciągamy przywodziciele, napieramy ramionami na nogi. Wydech, wciągaj brzuch, pracują przywodziciele, napieramy nogami na ramiona. I wdech cztery, rozciągamy przywodziciele, napieramy ramionami na nogi. I wydech, wciągaj brzuch, pracują przewodziciele, napieramy nogami na ramiona. I wdech, pięć, rozciągamy przewodziciele, napieramy ramionami na nogi. I wydech, wciągaj brzuch, pracują przewodziciele, napieramy nogami na ramiona, oddalaj barki od uszu, jeszcze pięć razy wczuj się w swoje ciała. I wdech, ramiona napierają na nogi, rozciągamy przewodziciele. I wydech, wciągnij brzuch, pracują przywodziciele, napieramy nogami na ramiona. I wdech, siedem, rozciągamy przywodziciele, odpychamy ramionami nogi. I wydech, wciągaj brzuch, pracują przywodziciele, napieramy nogami na ramiona. I wdech, osiem, rozciągamy przywodziciele, napieramy ramionami na nogi. I wydech, wciągaj brzuch, ściskaj nogami ramiona, pracują przywodziciele, stawiają opór. I wdech, dziewięć, rozciągamy przywodziciele, napieramy ramionami na nogi. I wydech, wciągaj brzuch, ściskaj nogami ramiona, pracują przywodziciele. I wdech, dziesięć, rozciągamy przywodziciele, napieramy ramionami na nogi. I wydech, ostatni raz, ściśnij nogami ramiona, poczuj pracę przywodzicieli, Baddha Konasana, wyjmij klocki spod pośladków, odstaw je na bok, przenosimy sobie dłonie za plecy, siadamy na macie, łączymy stopy, jeśli tu czujesz, że unosisz za wysoko kolana, garbisz się w ten sposób, o, to podłóż sobie klocek wtedy pod pośladki, będzie lepiej, utrzymasz proste plecy. Przybliż stopy jak najbliżej klocka lub spojenia łonowego, i zostań w tej pozycji. Jeśli siedzisz wyżej na klocku, masz proste plecy, możesz ściągać sobie delikatnie dłońmi kolana w dół. Jeśli nie siedzisz na klocku, mamy drugi wariant, ale zaokrągasz plecy, trudno Ci utrzymać pozycję z pochyleniem do przodu i dłońmi na stopach, to wtedy przenieś sobie dłonie do tyłu z kilkoma palcami lekko na boki i odpychaj się dłońmi od maty, jakbyś chciała wysuwać kolce biodrowe do przodu i brzuch w kierunku stóp. Możesz powachlować sobie w ten sposób jak motyl, takie drobne ruchy, kolanami, żeby rozluźnić bardziej przywodziciele. Jeśli chcesz, na prostych plecach możesz chwycić za stopy, oprzeć łokcie na udach, na kolanach, ściągać je w dół, pochylać się do przodu na jak najbardziej prostych plecach, oddalać barki od uszu, oporować łokciami na wewnętrzne strony ud, a jednocześnie starać się wypychać wewnętrznymi stronami ud łokcie w górę. Spróbuj zrobić tą pozycję, nawet jeśli zaokrąglasz plecy i masz ramiona z tyłu, zostań tu na moment, Przejdziemy sobie wszyscy do pozycji, kiedy mamy łokcie na wewnętrznych stronach, spychamy uda w dół łokciami, ale jednocześnie staracie się nogami wypychać łokcie w górę. Czyli czujecie, jak spychacie uda w dół łokciami, rozciągnięcie przywodzicieli, a jak wypychacie udami łokcie w górę, czujecie pracę przywodzicieli. 10 długich oddechów. I wdech raz. Koncentruj się na swoim ciele. Z wydechem wciągaj brzuch, spychaj łokciami w dół, nogi rozciągasz przywodziciele. Wdech 2, napychasz przywodzicielami na łokcie, spinasz przywodziciele, pracują. Z wydechem napychasz łokciami na nogi w dół, rozciągasz przywodziciele. I wdech 3. Pełna koncentracja. I wydech wciągaj brzuch. I wdech 4. I wydech wciągaj brzuch, spychaj łokciami w dół, nogi rozciągasz przywodziciele. I wdech 5, napierasz nogami na łokcie, spinasz przywodziciele. I wydech wciągasz brzuch, napierasz łokciami w dół, na nogi rozciągasz przywodziciele. I wdech 6, nogami napierasz na łokcie, spinasz przywodziciele. I wydech wciągasz brzuch, napierasz łokciami w dół, na nogi rozciągasz przywodziciele. I wdech 6. Napierasz nogami w górę na łokcie, spinasz przywodziciele i wydech wciągasz brzuch, spychasz łokciami nogi w dół, rozciągasz przywodziciele. I wdech 7, napierasz nogami w górę na łokcie, spinasz przywodziciele. I wydech wciągasz brzuch, napierasz łokciami w dół na nogi, rozciągasz przywodziciele. I wdech 8, napierasz nogami w górę na łokcie, spinasz przywodziciele. I wydech wciągasz brzuch, spychasz łokciami w dół, nogi rozciągasz przywodziciele. I wdech 9, napierasz nogami w górę na łokcie, spinasz przywodziciele. I wydech wciągasz brzuch, spychasz łokciami w dół, nogi rozciągasz przywodziciele. I wdech 9, napierasz nogami w górę na łokcie, spinasz przywodziciele. I wydech wciągasz brzuch, napierasz łokciami w dół, na nogi rozciągasz przywodziciele. I wdech 10, napierasz nogami w górę na łokcie, spinasz przywodziciele. I z wydechem napieraj łokciami na nogi, rozciągaj przywodziciele, wciągnij brzuch. Weź wdech, możesz zostać tutaj, włożyć sobie kciuki w stopę, otwierać je jak książkę. Albo z wydechem, jeśli twoje kolana leżą na macie, masz mocny brzuch, nie czujesz napięcia w kolanach, w lędźwiach, możesz przenieść sobie dłonie do przodu, pogłębiać pozycję, pokołysać się lekko. Głębokie wdechy, długie wydechy na mocnym brzuchu. Wsłuchuj się w swoje ciało i rób tylko to, na co masz ochotę. Głębokie wdechy i długie wydechy, wciągaj brzuch. Głęboki wdech i długi wydech, mocny pępek. I jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem zroluj się w górę do prostych pleców, chwyć się pod kolanami. Z wdechem unieś je w górę, trzęsiemy troszeczkę mięśniami. Uwaga, Purvottanasana, blat stołu. Wkładamy sobie klocek 10 cm powyżej kolan, między uda. Ściskamy klocek mocno udami, stopy są na szerokość naszych bioder. I klocka przenosimy sobie dłonie w tył. Połóżcie nadgarstki równo na tylnej krawędzi maty, skierujcie palce dłoni w dół do bioder. Z wdechem ściśnij przywodzicielami wewnętrznymi stronami od klocek. Na wydechu unieś miednicę do Purvottanasany. Ustaw kolana w liniach nad kostkami. Z wydechem podwiń kość ogonową, wciągnij brzuch, aktywna mula banda. Z wydechem wciągaj pępek, ściskaj klocek, odpychaj się dłońmi od maty. I wdech 2, nie odklejaj palców stóp od maty, leżą na macie. Wydech wciągaj brzuch, mocno odpychaj się dłońmi od maty, poczuj pracę ramion, obręczy barkowej. I wdech 3, ściskaj klocek udami, doklejaj mocno całe stopy w matę. Wydech wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową, wciągaj pępek. I wdech 4, mocno odpychaj się dłońmi od maty. I wdech wciągaj brzuch, ściskaj klocek, podwijaj kość ogonową. I wdech 5, mocno odpychaj się dłońmi od maty. I z wydechem wciągnij brzuch, zacznij opuszczać pośladki w dół, nie odkładaj ich na matę. Wypychaj się dłońmi od maty, przenieś sobie pośladki za linię z nadgarstkami. Zostaw pięty na macie, unieś palce stóp w górę, ściskaj klocek. I weź raz wdech, mocno odpychaj się dłońmi od maty, całe dłonie doklejone do maty. Z wydechem wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz, ściskaj klocek, aktywuj przywodziciele. I wdech 2. Aktywuj głowy przyśrodkowe mięśni czworogłowych, podciągając żebki kolanowe. Wydech wciągaj brzuch, odpychaj się dłońmi od maty. I wdech 3. Odpychaj się dłońmi od maty, podciągaj żebki kolanowe, napinaj przody ud i przywodziciele. Wydech wciągaj brzuch, odpychaj się dłońmi od maty. I wdech 4, podciągaj rzepki kolanowe, napinaj przody, ud głowy prześrodkowe, czworogłowych. Wydech, wciągaj brzuch, odpychaj się dłońmi od maty. I wdech 5, ściskaj przywodzicielami klocek. I wydech, wciągnij brzuch, wróć Purvottanasana, jednym ruchem unieś miednicę w górę, odepchnij się dłońmi od maty. Weź wdech, podgnij kość ogonową, ściśnij klocek. I zrób długi wydech, doklej mocniej kciuki, palce wskazujące do maty. Jeszcze jeden wdech, ściskaj klocek udami. I z wydechem wciągnij brzuch, opuść lekko pośladki do maty, zrób 3 kroczki, dłonie do stóp, ściskając klocek udami. Z wdechem przenieś sobie dłonie do przodu, nieco roztuń, stopy na boki, z roty uda do wewnątrz, cały czas trzymamy klocek, jeśli spada, poprawiamy. Z wydechem robimy skłon. Oprzyj dłonie na macie, jeśli możesz, ale nie na siłę. I wdech, rotuj uda do wewnątrz, podciągaj rzepki kolanowe, napinaj przody ud. Z wydechem wciągaj brzuch, trzymaj ciężar ciała równomiernie na palcach i piętach stóp. I jeszcze jeden wdech w pozycji, rotuj uda do wewnątrz, napinaj przody ud, ściskaj klocek. I teraz na wydechu lekko zmiękcz kolana, nie wypuszczając klocka, przejdź do deseczki. Połóż dłonie pod barkami, ściskając klocek wewnętrznymi stronami ud. Zrób kilka kroczków stóp do tyłu i z wdechem podwijając kość ogonową ustaw nogi tu w jednej linii. Dłonie idą pod barki, ściskaj klocek. Z wydechem wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową. Wyobraź sobie, że zbliżasz spojenie łonowe do pępka. I wdech 2, deseczka, mocny brzuch, podwijamy kość ogonową, trzymaj klocek. Wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. I wdech 3. Odpychaj się dłońmi od maty, rotuj uda do wewnątrz, aktywuj głowy przyśrodkowe mięśni czworogłowych i przywodziciele. I teraz z wydechem ściskając klocek przejdź do psa z głową w dół, piętą nad matą. Unosisz kość ogonową wysoko do sufitu, rotujesz barki na zewnątrz, odpychasz się dłońmi od maty. Z wdechem mocniej doklej kciuki i palce wskazujące do maty. Z wydechem wciągaj brzuch, cały czas rotuj uda do wewnątrz, ściskaj klocek udami. Wdech 2, przepychaj ciężar ciała z dłoni na nogi, kość ogonowa wysoko. Wydech, wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz, ściskaj klocek, patrz na napięte mięśnie czworogłowe, wewnętrzne strony ud. I wdech 3, mocno odpychaj się dłońmi od maty, czujesz plecy, czujesz wewnętrzne strony ud. I na wydechu wciągnij brzuch, nie wypuszczając klocka, ugnij kolana, odpychając się dłońmi od maty. Z kolejnym wdechem na zastanym pępku bardzo delikatnie odkładamy. Kolana na maty, wyjmujemy klocek, ułóżcie sobie klocki wzdłuż długiej krawędzi maty, przejdźcie przez Vinyasa. Wdech, deseczka, podmień ogon, wydech dowolna Chaturanga, wydech kobra, pies z głową w górę i wydech, pies z głową w dół, Prasarita Padottanasana, skłon z szeroko rozstawionymi nogami. Wdech, prawa stopa do przodu. I z wydechem zwracamy się w kierunku długiej krawędzi maty. Przejdźcie sobie piętami na tylną krawędź maty i zróbcie dla Was wygodny rozstaw stóp. Pięty idą na zewnątrz, a popatrzcie, palce stóp do wewnątrz. Zasysamy pępek, rotujemy uda do wewnątrz, prostujemy nogi, wypychamy kość ogonową w tył i z wydechem na zasanym brzuchu schodzimy w dół, opierając dłonie na klockach. Wariant pierwszy, jeśli nie możesz zejść niżej, zostań tu z dłońmi pod barkami, z klockami na szerokość barków, ok? Wariant drugi, zacznij sobie schodzić niżej, możesz regulować wysokość klocków, jak widzisz. Nie musisz wykonywać wszystkich wariantów, które Ci pokażę, ale możesz zostać na wariantach, które są dla Ciebie wygodne. Czujesz przyjemne rozciąganie w tyłach łydek, w tyłach ud, wewnętrznych stronach ud, ale podciągając rzepki kolanowe, napinając przody ud, wzmacniasz czwórki. Również rotując uda do wewnątrz, uelastyczniasz, wzmacniasz przywodziciele, wypychaj kość ogonową w tył. Możesz położyć sobie dłonie na macie. Jeśli tu jest ok, odstaw klocki, może nie są Ci potrzebne. Uwaga! Możesz być w węższym rozstawie stóp, ale jeżeli nie czujesz kłucia pod kolanami, możesz zrobić większy rozstaw stóp. Tak, żebyś mogła schodzić dalej przed ramionami na matę. Jeśli nie dosięgasz łokciami do maty, możesz zawsze ustawić sobie klocki na szerokość barków, pod barkami podłożyć przedramiona na klocki i sobie, popatrz, tak zmniejszać ich wysokość, ok? Być może uda Ci się położyć całe przedramiona na macie, ale jeśli zostanie kilka centymetrów powietrza między matą a łokciem, użyj klocków bez problemu. Jeśli poczujesz kłucie, wybijanie się szpilek pod kolana, masz za szeroki rozkrok, zwęż go. Wyczuwaj swoje ciało, tylko te warianty, które czujesz dobrze, bez nadmiernego ciągnięcia w tyłach nóg. Rotuj uda do wewnątrz, wypychaj kość ogonową w tył, zasysaj pępek i podciągaj rzepki kolanowe. Rotujemy uda do wewnątrz, napinamy przody ud, wypychamy kość ogonową w tył, zasysamy pępek. 10 oddechów w Twoim wariancie pozycji. I wdech raz. Wydech, wciągaj brzuch, wypychaj kość ogonową w tył. Wdech dwa. Wydech, wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz, poczuj mocne stopy na macie. Wdech trzy. Wydech, wciągaj brzuch, równomiernie odpychaj się od prawej, lewej stopy. Ciężar ciała 50% na prawej, 50% na lewej stopie. I wdech 4, pogłębiaj pozycję tak jak czujesz, ale bez przekraczania Twojego zakresu. Wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. I wdech 5. I wydech, wciągaj brzuch, pokazuję jeszcze jeden wariant, ciężar ciała na nogach. Możesz rozstawić ramiona szeroko, ciężar ciała mocniej na nogi, barki w dół od uszu. I wdech 6, rotuj uda do wewnątrz, zasysaj pępek. Wydech, wciągaj brzuch, poczuj mocne stopy odpychające się od maty. Wdech 7. Wydech, wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz, napinaj przód. A wdech 8. Wydech, wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz, pogłębiaj pozycję, ale bez szarpania pod nogami. Czujesz przyjemne rozciąganie. I wdech 9. I wydech, wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz, odpychaj się nogami od maty. I wdech 10. I wydech, wciągnij brzuch, oprzyj dłonie pod barkami na klockach albo na macie. Weź wdech w pozycji, przejdź dłońmi mały kroczek do przodu, przenieś ciężar ciała na dłonie. Z wydechem odciąż nogi, ugnij lekko kolana. I teraz na wdechu zacznij powolutku zsuwać nogi. Przechodzimy sobie do malasany. Możesz podłożyć sobie klocki pod pośladki, stopy na wygodną szerokość. Opadamy pośladkami między kostki. Jeśli odrywasz pięty, klocki, klocek dowolną wysokością. Jeśli nie potrzebujesz klocka, przenieś łokcie na wewnętrzne strony ud. I z wdechem tylko rozpychaj nogi na boki, ale ściskaj nogami ramiona. Z wydechem oddal barki od uszu. I głęboki wdech w pozycji. I wydech, wciągnij brzuch, usuń klocki, przenieś dłonie za plecy, Upaviṣṭha Konasana, wsiadź równoważnie. Usiądź na guzach kurszowych, na kościach pośladków i odsuń skórę z pośladków na boki. Złącz nogi, chwyć się pod udami, z wdechem podciągnij mostek w górę, doklej łopatki do pleców, na wydechu wciągnij brzuch, odchyl się w tył, unieś nogi ugięte w kolanach do kątów 90 stopni, łydki równolegle do maty. Weź wdech w pozycji, utrzymaj równowagę, mostek w górę. I teraz na wydechu, wciągając brzuch, odwiedź nogi ugięte w kolanach na boki i spróbuj podciągnąć mostek do góry. Zatrzymaj się, podciągaj się pod udem. Weź wdech, doklej łopatki do pleców, wypychaj mostek do przodu. Z wydechem wciągaj brzuch, opuszczaj nogi jak najniżej w kolanach ugiętych do kątów 90 stopni. I wdech dwa. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. Uwaga, jesteśmy w tej pozycji. Wdech 3. I z wydechem wciągnij brzuch, przenieś dłonie jak najdalej na nogi. Możesz chwycić za duże palce stóp, jeśli wykonujesz Ubhaya Padangusthasana. Jeśli Twoje dłonie zsuną się z dużych palców stóp, utrzymaj je jak najwyżej na nogach, ok? Teraz z wydechem, wciągając brzuch, spróbuj wyprostować nogi, zrotuj uda na zewnątrz. Unieś mostek wysoko, zrotuj barki też na zewnątrz. Z wydechem klatka do przodu w górę, proste plecy, prostuj nogi tyle, ile możesz bez kłucia, napięcia pod kolanami. Na wydechu wciągaj brzuch, rotuj uda na zewnątrz. I wdech dwa. Odciągaj nogi na boki tyle, ile możesz, na zastanym brzuchu, rotuj uda na zewnątrz. Z wydechem wciągaj brzuch, staraj się mimo wszystko nie ciągnąć za mocno na stopy, tylko ustawić stopy, jakbyś chciała przechodzić do obciągania palców stóp, czyli do stóp pointów, ale wiadomo, że nie zrobisz tutaj za mocno pointów, ok? Oporuj stopami na dłonie. I wdech, 3, rotuj uda na zewnątrz, rotuj barki na zewnątrz, unoś mostek w górę. Wydech, wciągaj brzuch, utrzymaj równowagę w pozycji. I wdech, 4. Jeśli trzymasz dobrze równowagę, możesz pokołysać się delikatnie na boki. Wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu, rotuj uda, barki na zewnątrz. I wdech, 5. Trzymaj równowagę. I wydech, wciągaj brzuch, prostuj nogi, podciągaj rzepki kolanowe, rotuj uda na zewnątrz. Wdech, 6. I wydech, wciągaj brzuch, barki w dół od uszu. I wdech, 7. Oddalaj barki od uszu, mocny brzuch. I wydech, wciągaj pępek, trzymaj równowagę. I wdech, 8. Rotuj uda na zewnątrz. I wydech, wciągaj brzuch, rotuj barki na zewnątrz, napinaj przodu ud. I wdech, 9. I wydech, wciągaj brzuch, trzymaj równowagę, mocny pępek. I wdech, 10. Ostatni raz rotuj uda na zewnątrz, barki na zewnątrz. I z wydechem wciągnij brzuch, powolutku ugnij kolana, oprzyj pięty na macie. Weź wdech w pozycji i z wydechem chwyć się pod piszczelem i zroluj kręgosłup w dół na matę. Z wdechem Ananda Balasana, pozycję szczęśliwego dziecka, unosimy nogi w górę, stopy do sufitu, jakbyśmy chcieli stanąć na suficie. Połóż dłonie po zewnętrznych stronach kolan, odwiedź nogi na boki, kolana kąty 90 stopni. Jeśli możesz powędrować dłońmi do kostek, wyżej do zewnętrznych krawędzi stóp, zrób to, ale nie odrywaj kości ogonowej od maty. Jeśli ją oderwiesz, ściągaj dłonie nieco niżej na nogi i chwyć wygodnie tam, na takiej wysokości, przy której nie napinasz barków, nie unosisz głowy w górę albo nie unosisz kości ogonowej. Ściągamy ogon w dół, płaskie plecy do maty, ściągamy sobie stopy do maty, jakbyśmy chcieli wbić nasze kolana w kątach 90 stopni w matę. Czujesz mocne rozciąganie po wewnętrznych stronach ud w przewodzicielach. Jednocześnie, jeśli chwytasz za stopy, za ich krawędzie, oporuj stopami na dłonie, jakbyś chciał wypchnąć stopy do sufitu, jakbyś chciał stanąć na suficie. I wdech, raz, całe płaskie plecy na macie. I wdech, wciągaj brzuch, ściągaj kolana w dół do maty. I wdech, 2, jednocześnie chcemy stanąć stopami na suficie, ale z wydechem wciągasz brzuch, ściągasz kolana do maty. I wdech, 3, kolana cały czas w kątach 90 stopni. I wydech, wciągaj brzuch, czujesz pachwiny, pięknie, czujesz rozciąganie wewnętrznych stron ud. I wdech, 4, ściągaj kość ogonową do maty, oddalaj też barki od uszu, nie napinaj barków. Wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. I wdech, 5. I wydech, wciągaj brzuch, jeśli twoje dolne plecy leżą płasko na macie, masz doklejoną kość krzyżową, to z wdechem możesz zacząć kołysać się na boki powolutku. Wydech, wciągaj brzuch, 6, cały czas kolana kąty 90 stopni. I wdech, 7, pępek zassany, ściągamy kość ogonową do maty. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa, nie napinaj barków. I wdech, 8. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. Wdech, 9. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech, 10. I z wydechem wciągnij brzuch, ugnij kolana, na chwileczkę złap się pod kolanami. Weź wdech w pozycji, rozluźnij nogi. I z wydechem stopy na matę, przez dowolny bok ciała przekręcamy się. Idziemy sobie przez Vinyasę. Z wdechem deseczka, podwiń kość ogonową. I wydech, Chaturanga, dowolny wariant. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Przygotuj jeden klocek, w razie czego pod pośladki. Drugi z przodu, największą wysokością, przed nami Upaviṣṭha Konasana, skłon z szeroko rozstawionymi nogami, wsiadzie na macie, spokojnie, z klockiem, który położymy sobie być może pod czoło Jeśli poczujesz, że plecy za mocno Cię ciągną, zostań w szerokim rozstawie stóp z dłońmi bardziej za plecami, wypychając mostek w górę. To za chwilę, później przejdziemy do pierwszego balansu, do Bhujapidasany oraz do Tittibhasany. Pierwsze próby. Upaviṣṭha Konasana, wariant pierwszy, jeśli zaokrągasz plecy i wolisz siedzieć wyżej. Usiądź na klocku, upnij kolana, przejdź piętami do przodu, zrób wygodny rozstaw nóg. Połóż dłonie po dwóch stronach bioder, unieś pośladki i usiądź na guzach kulszowych, wysuwając kość ogonową bardziej w tył i kierując kolce biodrowe w dół do laty. Chwyć się pod kolanami i teraz zrób taki rozstaw nóg, żeby nie poczuć skurczu po zewnętrznej stronie pośladka. Lekko zrotuj uda do wewnątrz na początku. Zrób wygodny rozstaw stóp. Zasij pępek. Wyobraź sobie, że wypychasz kość ogonową, czyli ogon w tył, a kolce biodrowe jakby kierujesz do przodu. Zaprzyj się piętami o matę. Weź wdech, zasysając pępek. I teraz z wydechem na mocnym brzuchu, z aktywnymi nogami, rotując uda do wewnątrz, napinając przód, zejdź w dół. Najniżej jak możesz, na w miarę prostych plecach. Cały czas wypychaj kość ogonową w tył, odpychaj się piętami od maty. Przenoś sobie dłonie do przodu, schodź w dół, ale nie na siłę. Jeśli poczujesz ciągnięcie w lędźwiach, zostań wyżej. Jeśli możesz zrobić delikatny skłon, oprzeć czoło na klocku przy delikatnie zaokrąglonych plecach, przenieś sobie przedramiona na matę, zrób to, ale nie kosztem ciągnięcia w lędźwiach. Rotuj uda do wewnątrz, wypychaj kość ogonową w tył, wciągaj brzuch, przesuwaj kolce biodrowe do przodu. Możesz zwiększać rozstaw stóp, ale pod warunkiem, że nie poczujesz kłucia bolesnego pod kolanami. To oznacza, że już za mocno schodzisz w dół. Zostań wtedy nieco wyżej, ok? Jeśli tu czujesz się dobrze, przenieś sobie dłonie na nogi i zacznij schodzić dłońmi po nogach w dół. Rotuj uda do wewnątrz, wciągaj brzuch, wypychaj kość ogonową w tył. Możesz zmniejszać sobie wysokość klocka albo w ogóle go odłożyć i próbować chwytać za duże palce stóp bądź za zewnętrzne krawędzie stóp. Schodź mostkiem w dół, wypychaj kość ogonową w tył, rotuj uda do wewnątrz. Jeśli nie możesz tak daleko sięgnąć, zostaw dłonie po zewnętrznych stronach nóg. Mocny brzuch, zasysaj pępek. Pogłębiamy pozycję powolutku, stopniowo. Staramy się wyobrazić sobie, że raczej na prostych plecach schodzimy mostkiem w dół. Unosimy ogon w górę i wypychamy go w tył. Zasysamy pępek. Rotujemy uda do wewnątrz i odpychasz się piętami od maty. Szerokie nogi. Ok? Nie rób zbyt mocnych skłonów do przodu. Jeśli poczujesz mocne też ciągnięcie w tyłach ud, to rozciąganie tyłów nóg musi być przyjemne dla Ciebie. Bez szarpania, bez rwania, bez ciągnięcia. Zostań sobie na chwileczkę w pozycji, na 10 oddechów pogłębiając ją. I jeśli pomaga Ci delikatne ruszanie tułowiem, ruchy tułowia wyprowadzane od bioder, to zrób to. Mocny brzuch i wdech. Raz. Wydech, wciągaj pępek. Wdech, dwa, zapieraj się piętami o matę. Wydech, wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz. Wydech, trzy, zasysaj pępek. Wydech, wciągaj brzuch, kieruj kolce biodrowe w dół do maty i klatkę piersiową do maty. I wdech, cztery. Wydech, wciągaj brzuch, skłon tyle, ile możesz. I wdech, pięć. I wydech, wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz, mocny pępek, siedzisz pośladkami na klocku. I wdech, sześć, rotuj uda do wewnątrz. Wydech, wciągaj brzuch, mostek w dół, doklejaj łopatki do pleców. Wdech, siedem, rotuj uda do wewnątrz, zasysaj pępek, napinaj przody ud. Wydech, wciągaj brzuch, wypychaj kość ogonową w tył. I wdech, 8, wydłużaj się czubkiem głowy, kręgosłupem przed siebie. Wydech, wciągaj brzuch. I wdech, 9, rotuj uda do wewnątrz. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech, 10, rotuj uda do wewnątrz, zasij pępek. I z wydechem wciągnij brzuch, przełóż sobie dłonie pod barki, bardzo powolutku wyjdź w górę. Weź wdech, przełóż dłonie pod uda, odchyl się delikatnie w tył, podwijając kość ogonową i z wydechem uginając kolana. Bardzo powoli przejdź stopami na szerokość bioder do centrum. Trzęsiemy sobie mięśniami, możemy przemasować tyły ud. Opieramy dłonie po dwóch stronach klocka, schodzimy sobie z klocka. I teraz, jeśli już zrobiłaś tą wersję, to przejdź do Baddha Konasany, gdzie położysz sobie stopy na klocku, przybliż sobie klocek najbliżej do spojenia łonowego, przyciągnij się za kostki, staraj się kierować kolce biodrowe do przodu, one się będą wycofywały, staraj się je kierować do przodu, usiądź na guzach płuszowych, na kościach pośladków, przyciągaj się noskiem do przodu, zachowaj proste plecy. Jeśli za bardzo się garbisz, zostań z drugim klockiem pod pośladkami jeszcze. To jest wariant dla osób, które wykonywały ten pierwszy wariant na klocku, a jeżeli robisz Upaviṣṭha Konasanę bez klocka, to usiądź sobie na macie i teraz połóż dłonie przy pośladkach, z wdechem unieś się w górę, wysuń kość ogonową w tył, skieruj kolce biodrowe do przodu, zrób wygodny rozkrok i na wydechu usiądź sobie na macie, kieruj kolce biodrowe w dół, chwyć się pod kolanami, zrób rozkrok taki, przy którym nie poczujesz skurczu po zewnętrznych stronach pośladków, ok? Zrotuj uda do wewnątrz, napnij przody ud, wciągnij brzuch, wycofuj tak samo. Ogon w tył, kieruj kolce biodrowe w dół do maty, weź wdech, wypchnij mostyk dumnie do przodu i na prostych plecach na wydechu zacznij schodzić sobie w dół. Część osób na początku czuje duże spięcia i pomaga Wam takie, popatrzcie, lekkie kołysanie w tułowiu. Siedzisz pewnie i mocno pośladkami na macie. Sięgasz coraz dalej po nogach, ale rotujesz uda do wewnątrz, wciągasz brzuch, napinasz przód ud i odpychasz się piętami od maty. I staraj się schodzić coraz niżej, ale bez przekraczania Twoich zakresów. Jeśli za bardzo ciągną Cię tyły nóg, tyły ud, grupa płuszowo-goleniowa, czujesz, że już zaraz ją naderwiesz, nie schodź niżej. Zostań nieco wyżej i wczuwaj się tylko w przyjemne rozciągnięcie w tyłach nóg, ok? Staraj się trzymać w miarę proste plecy, unosić mostyk do przodu. Nie schodź mi na takich plecach za wszelką cenę okrągłych, czołem do maty. Bardziej się skup na wysuwaniu kości ogonowej, czyli ogona w tył, na wciąganiu pępka i na kierowaniu końców biodrowych w dół do matu przy rotacji ud do wewnątrz. I teraz tak, wyobraź sobie, że Twoje pośladki się rozszerzają. Możesz położyć sobie na chwileczkę dłonie na pośladkach i spróbować je jakby zgarnąć na boki, wysunąć ogon bardziej w tył. Wystawiamy ogon, rozszerzamy pośladki. Brzmi to śmiesznie, ale wizualizacja jest bardzo pomocna. Wtedy wypchniesz lepiej kość ogonową w tył. Poczujesz, że Twoje kolce biodrowe schodzą pewniej do maty. Zasysaj pępek, na prostych plecach schodź sobie w dół, możesz przenosić ramiona raz do prawej, raz do lewej nogi, unikaj napięcia w lędźwiach. Schodzisz tylko tyle, ile możesz, możesz jeszcze zaprzeć się dłońmi o matę i jakby przyciągać się, popatrz, podciągać się do przodu, zapierając o matę, o podłogę, czując jak wycofujesz pośladki, wycofujesz kość ogonową, kierujesz je w tył, rozszerzasz pośladki i kierujesz kolce biodrowe w dół do maty. Bardzo pomocne wskazówki i wizualizacje, jeśli chcecie otworzyć biodra. Rotuj uda do wewnątrz, wciągaj brzuch, odpychaj się aktywnie piętami od maty. Czasami, jeśli rozluźnicie za bardzo nogi, zaczną Was ciągnąć za mocno, tutaj ścięgna pod kolanami i zacznie Was ciągnąć tkanka pod kolanami, więc czasem dobrze jest tutaj zapierać się dodatkowo mocniej piętami, rotować uda do wewnątrz i poczuć pracę całych nóg, żeby to nie było takie bierne rozciąganie, ok? Mocny, mocny brzuch, mocny pępek, odpychaj się tyłami nóg, odpychaj się piętami od maty, wysuwaj w tył kość ogonową, rozszerzaj pośladki, zasysaj pępek, kieruj kolce biodrowe w dół do maty. 10 oddechów w Twoim własnym tempie, nie schodź na siłę, plecami w dół, jeśli je zaokrąglasz. Wdech raz, mostek dumny do przodu. Wydech, wciągaj brzuch, możesz oprzeć sobie przedramiona na macie, łokcie pod barkami na szerokość barków. I wdech 2. Wypychaj kość ogonową w tył. Wydech, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu. Wdech 3. Wydech, wciągaj brzuch, Twoje stopy nie są w mocnym fleksie, Ty się tylko odpychasz piętami od maty, więc palce stóp będą skierowane do góry. I wdech 4, rotuj uda do wewnątrz, mocny brzuch. Wydech, wciągaj pępek. I wdech 5. Wdech, wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz, odpychaj się piętami od maty. Wdech 6, wycofuj kość ogonową. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech 7, możesz dodać łagodne ruchy tułowiem. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech 8. I wydech, wciągaj brzuch. Poczuj przyjemne rozciąganie w tyłach nóg. Wdech 9, pamiętaj, nic na siłę, spokojnie. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech 10. I z wydechem wciągnij pępek, zaprzyj się dłoni o matę, wyjdź w górę na guzy kulszowe, spionizuj tułów. Na wdechu lekko podwiń kość ogonową, spojenie łonowe wysuwa nam się wtedy do przodu, chwyć się pod kolanami i z wydechem bardzo powolnymi ruchami zgarnij nogi na szerokość bioder, trzęsiemy mięśniami, masujemy się, spokojne, dowolne rozluźnianie. Na chwileczkę połóż się na macie z prostymi nogami, przeciągnij się z wdechem. Na wydechu rozluźnij lędźwie, rozluźnij nogi. Wydech się wdech. I zrób długi wydech. I jeszcze jeden wdech. I z wydechem wychodzimy sobie w górę, przechodzimy do Bhujapidasany. Najpierw na macie, później dla chętnych pokażę wariant z klockami. Przygotujcie sobie dwa takie same klocki drewniane albo korkowe. Będą trzy warianty. Klocki będą leżały na płasko, jeśli tak będzie wygodniej. Oprzeć Wam dłonie. Klocki średnią wysokością dla osób, które mają zdrowe nadgarstki. Będziecie trzymać stabilne dłonie bez takiego kołysania się. To już jest wyższa szkoła jazdy. Trzeci wariant będzie na desce wrzuconej dla osób, które mają gakera. O, spokojnie, pokażę Wam, jak zrobić Bhujapidasana. I teraz z zwykłego wariantu na macie. Wyjdźcie sobie do takiego delikatnego skłonu ze stopami szerzej niż biodra. One są na szerokość maty. Zrotujcie uda do wewnątrz i zróbcie sobie delikatny skłon, ok? Zacznijcie go pogłębiać, trzymając się za kostki, być może odkładając sobie dłonie do przodu, wciągajcie pępek. Jak już poczujecie, że tył ciała jest elastyczny, uginamy sobie kolana i teraz robimy przysiad, przy którym przechodzimy dłońmi za piętę. Tu musicie oprzeć dłonie i nadgarstki na macie. Dłonie są na szerokość barków, a łokcie są ustawione jak do stania na głowie z podparciem na szerokość barków. Siadacie tyłami ud na tricepsach i odpychacie się aktywnie dłońmi od maty. Zwykle mocniej dociążamy nadgarstki, odlepiając opuszki palców dłoni od maty, co skutkuje tym. Siadacie sobie, widzicie, jak odlepimy, oderwiemy opuszki palców dłoni od maty, to wtedy sobie siadamy. Żeby tego nie robić, obciążajcie równomiernie całe dłonie, zwłaszcza opuszki palców dłoni. Jak już poczujecie, że w tej pozycji ciężar ciała się za bardzo do tyłu przesuwa, to mocniej doklejajcie opuszki palców dłoni. Jeśli przejdziecie sobie dłońmi za pięty, ale nie dosięgniecie, popatrzcie, w ten sposób nadgarstkami do maty, poczujecie tu napięcia, w ogóle nie róbcie tej pozycji, wyjdźcie sobie z niej i zostańcie sobie we wszystkich asanach naszej sekwencji. Możecie sobie jeszcze zrobić malasany na zakończenie naszej sesji. Możecie przejść do upaviśty konasany, czyli do tego, o, małego wyzwania, utrzymać ją. Albo możecie sobie zrobić zwykłą nawasanę i już się rozluźnić. Teraz, jeśli przenieśliście teraz dłonie za pięty, rozstawiamy dłonie na szerokość barków, łokcie na szerokość barków, zapieramy się dłońmi o matę, zapieramy się tricepsami o tyły ud, bierzemy wdech, odrywamy pięty, skoncentruj wzrok w wygodnym punkcie, obciążaj całe powierzchnię dłoni na macie, też opuszki palców dłoni, na wydechu wciągaj brzuch. Możesz dać sobie tu kilka oddechów. Spróbuj powolutku oderwać stopy od maty. Jeżeli ciężar ciała za bardzo idzie na tył, dawaj go lekko do przodu. To jest wariant pierwszy. Możesz też złączyć stopy, Utrzymać się tutaj w stopach złączonych jak do Baddha Konasany. Mocny, mocny brzuch. Cały czas odpychaj się aktywnie dłońmi od maty. Wychodź z dłoni w górę. Jeśli tu czujesz się dobrze, skrzyżuj kostki. Łap równowagę na dłoniach, obciążaj równomiernie opuszki palców, dłoni i nadgarstki. Wciągaj brzuch. Odpychaj się mocno dłońmi od maty. 5 oddechów albo mniej. I wdech raz. Wydech, wciągaj brzuch. Wdech 2, wypychaj się aktywnie dłońmi od maty. Poczuj napięte tricepsy. Wydech, wciągaj brzuch. I wdech 3. Mocno zassany pępek, pełna koncentracja. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech 4, odpychaj się aktywnie dłońmi od maty. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech 5. I z wydechem wciągnij brzuch, rozplącz stopy, wróć stopami na boki. Na chwileczkę przejdź dłońmi do przodu. Rozcieramy sobie łapki. Dajemy odpocząć naszym nadgarstkom. Zróbcie kilka krążeń delikatnych w nadgarstkach albo rozetrzyjcie sobie dłonie spokojnie. Teraz jak mieliśmy tak skierowane łapki, to odwróćcie ruch, zaciśnijcie łapki w pięści, skierujcie kostki dłoni w dół do maty. Pochylcie się, oprzyjcie sobie kostki dłoni na macie, tak żeby wykonać kontrpozycję do poprzedniej, czyli rozciągnięcie wierzchów przedramion. Możemy też w tej pozycji oprzeć sobie dłonie na kolanach, kierować, popatrzcie, w dół, nadgarstki w dół, kostki dłoni, albo wykonać muszti mudrę, czyli tak zaciśnięte piąstki sobie wcisnąć w talię. Cały czas te kostki dłoni, grzbiety dłoni idą w dół do maty, wciskamy sobie w biodra, w talię i czujemy tu odprężenie, rozciągnięcie grzbiety dłoni oraz górna część, góra przedramion. Nie wciskajcie dłoni za mocno w matę, w talię, tylko pozwólcie, żeby to odwrócenie pozycji z tej, popatrzcie na tą, było łagodnie rozciągające, odprężające właśnie tą część grzbiet dłoni i górę przedramienia. Bez mocnego wciskania dłoni w talii, zaciskania pięści, zostańcie na kilka oddechów. Głębokie wdechy i długie wydechy. Odprężamy się spokojnie. Oddychamy głęboko, swobodnie. Za chwileczkę pokażę Wam wariant na klockach. Jeśli Wy nie robicie wariantu na klockach, bo ślizgają Wam się spocone dłonie po klockach. Lepiej czujecie się robiąc pozycję na macie, bo stwierdzicie, że jak usiądziecie sobie na macie, macie do niej bliżej, to zróbcie teraz Bhujapidasana znowu na macie. Na klockach ćwiczymy pod warunkiem, że nie ślizgają nam się na nich dłonie, ok? Mamy gorące temperatury, może być różnie. Na korkowych klockach pot będzie wsiąkał w korek, a drewno niestety się będzie ślizgać. Więc uwaga, możecie też zawsze mieć rękawiczki, co praktykowałam na początku przygody z mocną winiasą i na bikra miodę w pewnym momencie. Natomiast, moi drodzy, wybierajcie stabilną wersję. Jeśli tu się ślizgają albo czujesz, że jest za duże napięcie na nadgarstkach, czujesz pewien niepokój, to zostań sobie na macie, ok? Pokazuję Wam różne warianty, ale spokojnie możecie być w poprzednich. Praca na macie jest tak samo wartościowa jak na klockach. Także daj sobie czas. Tym razem, jak wyjdziemy do Bhujapidasany, skrzyżujecie kostki odwrotnie niż poprzednio. Czyli jeżeli prawa stopa była poprzednio pierwsza, to teraz będzie lewa, pardon, jeżeli prawa była pierwsza, no właśnie, to lewa będzie z przodu, u mnie była lewa. Także jak u Was prawa była z przodu, będzie lewa i na odwrót. Krzyżujemy kostki odwrotnie i zobaczymy sobie następne warianty Bhujapidasany. Spokojnie, jeśli macie spocone dłonie, zostańcie na macie. Antypoślizgowa, dobra powierzchnia. Ok. Jak tak kierujemy sobie kostki w dół, to czujecie, że tutaj pogrzebiecie dłoni. Wszystko się stopniowo rozluźnia, odpręża. Dajcie sobie więcej czasu w ten upał. Ok. Zaraz gotowi do powrotu, do Bhujapidasany. Klocki ustawcie sobie, popatrzcie, jak będziecie wchodzić do pozycji w ten sposób, żeby były pod barkami. Ok. I teraz tak, klocki leżą na płasko. Jak wchodzę do Bhujapidasany na klockach, ustawiam klocki między nogami pod barkami, i się przymierzam, popatrzcie, przechodzę sobie ze skłonu, klocki są z tyłu. Stopy na szerokość maty, uginam kolana, przenoszę sobie dłonie na klocki zapięty i sobie koryguję rozstaw klocków oraz ich odległość od pięt. Ok? Mocno kładę dłonie na klockach, zwężam łokcie na szerokość dłoni i barków, zapieram się tricepsami mocno o mięśnie dwugłowe ud, tyły ud, wciągam brzuch, odpycham się dłońmi od klocków, ciężar ciała równomiernie, opłuszki palców dłoni, nadgarstki i unoszę sobie stopy. Cały czas odpychacie się dłońmi od klocków. I krzyżujemy sobie dla chętnych kostki, tym razem przeciwna stopa z przodu i wdech raz. Możecie też mieć rozłączone stopy. Wydech wciągaj brzuch, odpychaj się dłońmi od klocków. I wdech dwa. Odpychasz się dłońmi mocno od klocków. Moje małe palce dłoni obejmują klocek od zewnątrz. Wydech wciągaj brzuch. I wdech trzy. Tricepsy są napięte na tyłach ud. I wydech wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. I wdech cztery. Cały czas aktywnie odpycham się dłońmi od klocków w górę. Wydech wciągam brzuch. I wdech pięć. I z wydechem wciągnij brzuch, rozplącz stopy, stopy łagodnie na matę. Odsuwamy sobie klocki. Przyznam Wam, że mnie się dzisiaj strasznie pocą dłonie na klockach. Mam tylko drewniane. Także uwaga, jeszcze lakierowane będą dosyć mocne. Lepsze są mimo wszystko nielakierowane klocki. Natomiast tego mam w jednej sztuce. Także na tych będą mniej się ślizgać. Czyli już wiemy, że lakierowane klocki na upały się nie nadają do Bhujapidasany, moi drodzy. Dłonie jeżdżą po nich nieźle, czyli dodatkowo nam pracują ramiona, pracują dłonie. Ok. Po Bhujapidasanie znowu łapki w pięści, ściągamy kostki dłoni w dół, czyli mieliśmy w ten sposób łapki, a teraz zaciskając je w pięści robimy przeciwny ruch, kierujemy kostki w dół, opieracie je na kolanach, na macie. Tak, żeby tu poczuć delikatne odprężenie, rozprężenie w grzbietach dłoni, w wierzchach przedramion. Takie miłe rozciągnięcie bez ucisku na nadgarstki albo na palce. Możecie też skierować sobie kostki dłoni do talii i czuć mocniejsze, ale też przyjemne rozciągnięcie po zewnętrznych stronach przedramion, po grzbietach dłoni. Genialna pozycja, właściwie jest to ćwiczenie rehabilitacyjne dla osób, które pracują przed komputerem. Kontrpozycja, która działa dobrze w profilaktyce, czyli zapobieganiu ciśnieniu nadgarstka. Wtedy zrównoważymy napięcia po zewnętrznych stronach przedramion, w grzbietach z dłoni z tymi po wewnętrznych stronach. Jest to właśnie takie przydatne ćwiczenie funkcjonalne. I chciałabym, żebyście je też łączyli do Waszej praktyki. Zobaczycie, jak uelastycznią się nasze przedramiona i dłonie. Ok, zostajemy sobie jeszcze chwilkę, dajcie sobie czas. Spokojne wdechy i długie wydechy. Przed nami ostatnia Bhujapidasana, podczas której wyprostujemy sobie nogi do Tittibhasany. Spróbujemy to zrobić, ale z maty. Pamiętajcie też, że podczas Bhujapidasany pokażę Wam bardzo szybko tą pozycję. Jak macie klocki na płasko, to część osób, jeśli czujecie się stabilnie, ustawicie w ten sposób. Średnią wysokością też możecie sobie utrudnić tą pozycję. Tu Wam pokażę, jak to zrobić. Przechodzimy sobie oczywiście dłońmi w tył za nasze pięty, rozstawiamy te klocki na szerokość barków, opieramy dłonie na nich, kciuki są po wewnętrznej stronie klocka, czwarte, piąte palce dłonie po zewnętrznej nam obejmują klocek, a wskazujące i środkowe są na klockach. I tak samo, popatrzcie, sobie wychodzicie w górę, odpychacie się mocniej od klocków. Możemy skrzyżować kostki bądź zostawić stopy złączone, cały czas wypychacie się dłońmi od klocków. Tutaj te klocki muszą być stabilne, żebyście przeszli do tej wersji, ok? To jest taka ciekawostka. Na średniej wysokości też zrobię dla Was mocną sesję na klockach. Także zobaczycie, ok. Dobra. Jeszcze troszeczkę dopieśćmy nasze dłonie. Porozciągajmy zewnętrzne strony grzbiety przedramion, grzbiety dłoni. Za chwileczkę sobie spróbujemy zrobić trzecią Bhujapidasana z Tittibhasaną, a później pokażę Wam wariant dla osób z deską. Jeżeli nie macie deski, to możecie czwarty raz sobie spróbować zrobić Bhujapidasana albo od razu Tittibhasanę. Jak już czujecie, że ramiona nam się zmęczyły, to przejdźcie sobie do leżenia na macie. Ok, za chwileczkę przed nami z Bhujapidasany prostujemy nogi do Tittibhasany. Jeśli nie doprostujecie do końca kolan, nie przejmujcie się. Spróbujcie tyle, ile możecie, bez pojawienia się takiego przykrego uczucia kłucia pod kolanem. Jeśli ono się pojawi, nie prostujcie bardziej nóg. Staramy się, jak prostujemy nogi w Tittibhasanie, napinać przody ud. Napinamy je, wciągamy brzuch. Także napinamy przody ud, mięśnie czworogłowe nam pracują. Bez kłucia pod kolanem. Jeśli pojawi się kłucie pod kolanem, zatrzymajcie nogę, nawet z lekko ugiętym kolanem na razie, i koncentrujcie się na utrzymaniu równowagi w Tittibhasanie. Ok. Przechodzimy sobie do naszego skłonu. Tutaj robimy wszystko bez klocków. Moje nogi. Schowam klocki, żeby nas nie kusiły. Ok. I teraz tak. Stopy na całą szerokość maty. Zaczynamy od skłonu. Zrotujcie uda do wewnątrz na chwilę. Mocny brzuch, pewne stopy na macie. Kilka ruchów w głębokich oddechach. I bardzo, bardzo powolutku uginamy kolana. Przenosimy sobie łokcie, całe ramiona za nogi. Przenosimy dłonie za piętki. Kierujemy palcami w dół. Dłonie na szerokość barków, łokcie na szerokość barków. Ciężar ciała na całych dłoniach, nie tylko na nadgarstkach, ale i na opuszkach palców dłoni. Zaprzyj się mocno tricepsami o tyły ud. Wciągnij brzuch i teraz powolutku zacznij odpychać się od dłoni. Wciągnij pępek. Spróbuj oderwać stopy. Bhujapidasana, krzyżujemy kostki. Na chwileczkę odpychaj się dłońmi od maty mocno. Jak już czujesz, że tricepsy są oparte o tyły ud, zacznij prostować powolutku nogi. Wyciągaj się palcami stóp przed siebie. Staraj się obciągać palce stóp. Mocno odpychaj się dłońmi od maty. Napinaj tricepsy na tyłach ud. Mocny brzuch. I z wydechem uginamy kolana. Odstawiamy sobie stopy. Chwilka przerwy. Za chwileczkę spróbujemy wszyscy wspólnie doprostować nasze nogi. Zostańcie w wariancie na macie, jeśli nie macie desek. Jeśli macie deski, weźcie deski. Ja pokażę Wam wariant na desce. Znowu zaciskamy łapki w pięści. Kierujemy kostki dłoni w dół do maty. Odpoczywamy na moment i za chwileczkę ostatnie podejście, ostatni wariant. Uwaga, jeśli nie macie desek, znowu skłon, uginamy kolana, przenosimy sobie dłonie za pięty, odpychamy się dłonie od maty i przechodzimy do naszej pozycji. Jeśli macie deski, teraz ustawcie sobie spokojnie maty, deski na matach i poproście drugą osobę, żeby za Wami stanęła. Przejdźcie sobie łapkami na deskę, przejdźcie do takiej malasany na desce i od razu przenieście tricepsy pod uda. Tutaj dłonie będą, popatrzcie, w linii z nogami na desce, nie wycofujemy ich. Odpychamy się, teraz dłońmi od deski, zapieramy się tricepsami od tyły ud, unosimy się lekko w górę, mocny brzuch, ciężar ciała równomiernie, dłonie, palce dłoni, nadgarstki i unosimy sobie nogi. I staramy się teraz, odpychając się dłońmi od deski, doprostowywać nogi na mocnym brzuchu. Staraj się prostować kolana, napieraj tricepsami na tyły ud, mocny brzuch, napinaj mięśnie czworogłowe przody ud. Stopy bardziej point. Mocno odpychaj się dłońmi od maty od deski, napinaj mięśnie czworogłowe przody ud. Trzymaj równowagę tyle czasu, ile możesz. jak wychodzisz z pozycji, z wydechem wciągnij brzuch, powolutku opuść stopy na matę, na deskę. Weź wdech. Zejdź do malasany. Jeśli jesteś na deseczce, spokojnie, jeśli jesteś na macie, powolutku wyjdź z pozycji i z wydechem przechodzimy sobie teraz już bardzo powoli, moi kochani, do dowolnego rozciągnięcia odprężenia. Wykonamy kontrasany. Jeśli macie deski, usiądźcie przy nimi i połóżcie się po prostu plecami na desce. Poprzeciągajcie się. Możecie tutaj wziąć kocyk. Możemy odpocząć spokojnie. Zostańcie w asanie, która rozciągnie waszą klatkę piersiową. Rozciągnie przód ciała. Zostańcie tu tak długo, jak potrzebujecie i przejdźcie do siorasany. Reszta osób, która nie ma deski, pokazuje inny wariant. Jeśli nie masz deski, wystarczy, że weźmiesz kocyk, zwiniesz go w rulon i położysz sobie w leżeniu plecami na macie pod kość krzyżową, prostując nogi, czując przyjemne rozciągnięcie w przodzie ciała. Jeśli chcesz bardziej rozciągnąć klatkę piersiową, zwiń kocyk w rulon i teraz połóż go sobie pod dolnymi krawędziami łopatek. Połóż się na macie i połóż tył głowy na macie. Ten rulon musi być o niewielkiej wysokości, żebyś nie miała wrażenia, że za mocno wypychasz klatkę piersiową w górę, ok? Musisz leżeć potylicą na macie i czuć tylko miłe rozciągnięcie w klatce. Jeżeli ta pozycja Ci drażni, a na przykład masz dwa klocki, to możesz zrobić coś takiego, że jeden klocek kładziesz największą wysokością pod tyłem głowy i kładziesz tym najkrótszym kantem, najkrótszą krawędzią. Drugi klocek kładziesz średnią wysokością i podsuwasz najdłuższą krawędzią pod dolne krawędzie łopatek. Jeśli klocki są bardzo twarde, pod tyłem głowy zostawiasz twardy klocek, a na ten klocek o średniej wysokości dajesz jakiś koc albo ręcznik. I teraz kładziesz się na klocku o średniej wysokości łopatkami, a ten klocek z tyłu układasz pod potylicą na czaszce, nie na szyi. Też jesteś w bardzo fajnym rozciągnięciu klatki. Zostajesz tu na kilkanaście oddechów i wracasz do siadasany, czyli leżenia płasko na macie. Jeśli masz bolster, miękką poduchę, możesz zrobić coś takiego. Rekomenduję Wam, żebyście kupili sobie przynajmniej jedną taką dużą poduchę, nie za wysoką. Najfajniejsze są takie nieokrągłe, tylko jak widzicie, które z boku są jak prostokąt. One są płaskie, podsuwamy je sobie pod kolana, kładziemy się na macie. Z wdechem unosisz miednicę, podsuwasz bolster pod kość krzyżową i na wydechu zostajesz, prostujesz nogi, ramiona. Jeśli za mocno tutaj ciągną Cię lędźwia, to sobie podchodzisz teraz stopami do bolstera, zsuwasz się bardziej w tył, zostawiasz kość ogonową krzyżową na bolsterze, podwijasz kość ogonową i sobie łączysz na przykład stopy na podwiniętej kości ogonowej. Nie powinno być wtedy takiego ciągnięcia w lędźwiach, w pachwinach. Albo sobie krzyżujesz kostki, dajesz ramiona na boki. Też zostajesz w takim neutralnym, bardziej wygięciu w tył, kiedy czujesz rozciągnięcie dołu ciała, dołu brzucha i przodu ciała, klatki piersiowej. Oddychamy głęboko, spokojnie, swobodnie. Wybierz pozycję, która jest dla Ciebie dobra i zostań w niej jeszcze po filmiku przez dłuższy czas. Po Twojej pozycji z wygięciem w tył pokażę Ci jeszcze jedną rzecz. Stopy na matę, podnosimy miednicę, odsuniemy sobie bolster. Jeżeli masz klocek, bolster, jakąś poduchę, przyjdź sobie dzisiaj do siadasany, na przykład z tyłem głowy czy z barkami na bolsterze, z tyłem głowy na klocku, na ręczniczku, tak żeby poczuć wygodne odprężenie bez odchylania głowy. Oczywiście możesz leżeć zwykłej siodasanie bez poduchy, jeśli czujesz, że nie potrzebujesz żadnego sprzętu. Siavasaną kończymy całą sesję. W wygięciu w tył zostajecie tyle czasu, ile potrzebujecie, a później przechodzicie do siavasany i już luz, bluz, spokojny odpoczynek. Ja Wam na dzisiaj dziękuję. Praktykujcie sobie Tittibhasanę tyle razy, ile możecie. Wchodźcie do niej spokojnie i na razie próbujcie prostować nogi tyle, ile możecie, bez kłucia, napięcia pod kolanami. Napinamy przody ud. Zwracamy uwagę, czy nie ma za mocnego ciągnięcia w tyłach nóg. Jeśli jest, lekko ugięte kolana i na razie praktykujemy same utrzymywanie się na rękach jak najdłużej, bez napięcia w nadgarstkach i bez trzęsienia się mięśni oraz tracenia równowagi. Ok? Zapraszam Was na kolejne sesje przygotowujące do wybranych asan. Namaste!